No i to jest, drodzy Państwo, finał, na który czekamy. Finał biegu na 400 metrów kobiet z udziałem naszej Kornelii Lesiewicz. Naszej Kornelii, która przecież już jest nazywana, jest po prostu jednym z naszych aniołków Matusińskiego, a w tym biegu pobiegną na torze ósmym Molepo Precious z Republiki Południowej Afryki, na torze siódmym Ella Clayton z Kanady, Nigeryjka Seuko na torze szóstym i na torze piątym. Właśnie teraz na naszych ekranach Kornelia Lesiewicz, za którą trzymać będziemy kciuki najmocniej, jak się da w tym właśnie biegu. Zawodniczka AZS-u AWF Gorzów Wielkopolski z czasem 52 sekundy 2 setne. Faworytka w tym biegu, tak nazywana jest przez wielu. Kenijka Chelangat na torze czwartym, 53-49, dużo wolniejsza od naszej Kornelii. Onejka Makanów z Jamajki na torze trzecim, na torze drugim reprezentująca Indię Priya Mohan i na torze pierwszym Ukrainka Karaszczuk, która biega prawie 54,5 sekundy na tym dystansie, a więc Uko z Nigerii 51,70, Kornelia Lesiewicz 52,02. Dwie faworytki tej rywalizacji. Tory piąty i szósty. I dobrze dla Kornelii, że biegnie na tym torze bardziej wewnętrznym, bo ona będzie mogła mieć cały czas Nigeryjkę na oku. Uko na oku. Tak jest. 52,02, czyli wynik uzyskany podczas Mistrzostw Polski tej kategorii wiekowej w Lublinie w dniu 3 lipca. W Tallinie wystarczyło 52,46 do uzyskania pierwszego miejsca. I złotego medalu. Tak jest. Mistrzostw Europy. I wystartowały. No to patrzymy na Kornelię. Mocno zaczęła, ale ona będzie cały czas kontrolować Nigeryjkę Uko, biegnącą na torze szóstym. One dwie już połykają Kanadyjkę biegnącą na torze siódmym. Kornelia Lesiewicz zbliża się do reprezentantki Nigerii, ale musi też zachować siły na ostatnią fazę. No tutaj teraz zobaczyliśmy tylko dwie zawodniczki. Kornelia wyprzedziła Nigeryjkę. To jest dla jej rywalki sygnał, że trzeba przyspieszyć i Nigeryjka wyraźnie przyspiesza. Nie daje odbiec naszej Kornelii Lesiewicz, ale Kornelia prowadzi ciągle w stawce tego biegu. Uko tam bardzo mocno, także na torze czwartym Kenijka Chelangat. Kornelia Lesiewicz prowadzi, teraz goni ją Nigeryjka na tym torze zewnętrznym. Jeszcze Kornelia trochę. Biegnie druga. Będziemy mieli medal z pewnością. Nigeryjka pierwsza, Kornelia Lesiewicz ze srebrnym medalem. No i trzecia reprezentantka Kenii. 52 sekundy, jedna setna Kornelii Lesiewicz, a więc poniżej 52 sekund pobiegła zdecydowanie ta oto zawodniczka Izabong Nseuko z Nigerii, mistrzyni świata do lat 20, a Kornelia Lesiewicz w tak ważnym biegu łamie i poprawia swój rekord życiowy. Wielkie brawo dla naszej reprezentantki. Uko z życiówką 51-55, a więc też fenomenalny bieg reprezentantki Nigerii, ale my się cieszymy wspólnie z Kornelią Lesiewicz z jej srebrnego medalu w juniorskich mistrzostwach świata. Brawo, brawo. Tak jest, połamała 52 sekundy jej jednak czas. 51,97, fantastycznie. Ależ duża korekta, aż o 0,4 sekundy. Tak, brawo. To prawda, to nie zdarza się zbyt często, ale my jesteśmy zadowoleni. Kolejny raz, kolejny medal. Bardzo gratulujemy Kornelii Lesiewicz. No to ma już do Mistrzostwa Europy teraz srebro, Mistrzostw Świata. No kto wie, czy to na pewno jest sezon życia Kornelii Lesiewicz. Tu nie ma co się zastanawiać. Świetny występ. Widać było, że mocno chciała pokazać Nigeryjce, że ona tutaj podyktuje tempo, że ona zaatakuje już na tych pierwszych 250 metrach. Zobaczmy i przeanalizujmy ten bieg raz jeszcze. Cały czas Kornelia obserwowała Nigeryjkę i się do niej zbliżała, ale Nigeryjka tutaj wyraźnie, okazało się to później, na ostatnich 70 metrach, wyraźnie tutaj chciała po prostu zachować siły na finiszowe metry. I proszę zwrócić uwagę, jak Kornelia będzie wbiegała w wiraż, jak trzyma się blisko tej lewej linii, dlatego że tutaj
promi, im dalej od tego środka, im dalej na prawo, tym dłuższy dystans zawodnik pokonuje, więc jak najbliżej tej lewej linii, ale tak, żeby jej przypadkiem nie dotknąć. No i Kenijka na trzecim miejscu. Teraz widzimy, jak Nigeryjka wyprzedza Kornelię. Kenijka też do samego końca biegła bardzo mocno. Zdobyła ostatecznie medal brązowy. I tak sobie popatrzymy, z jakim czasem. 52 sekundy, 23 setna, więc też poprawiła życiówkę. No tutaj już nie ma innej możliwości, żeby zdobywać medale na Mistrzostwach Świata. To trzeba łamać bariery, trzeba poprawiać swoje rekordy życiowe. Tak jak Kornelia Lesiewicz po korekcie. 51 sekund, 97 setnych. Pierwszy raz w karierze Kornelia Lesiewicz schodzi poniżej 52 sekund. I ma za to wielką nagrodę, srebrny medal Mistrzostw Świata do lat 20. Złoto dla Nigeryjki, brąz dla reprezentantki Kenii. I widzimy wszystkie rezultaty z tego biegu. Brawo Kornelia, jeszcze raz, naprawdę wielkie brawa dla naszej reprezentantki. Mówiliśmy wielokrotnie na naszej antenie o bogactwie w tej konkurencji. Tak. No to teraz trener Aleksander Matusiński to sobie może pomyśleć. Trzeba ją gdzieś tam do jakiejś sztafety już wstawić.